tak, hejka siemka, witam wszystkich na moim warsztacie. Dzisiaj sobie zdemontujemy takie debasto 2 kg 360 gram. Jest to fant, który otrzymałem w paczce od Artura. Także pozdrawiam cię serdecznie, Artur, Artur TT. Pamiętacie, wysłał takie 2 ogromniaste paczuchy. To oczywiście właśnie fancik z tej paczki. A więc sponsorem dzisiejszego odcinka jest oczywiście Artur. Ja oczywiście z tej strony bardzo dziękuję ci za ten fant. Sporo widzów już o to pytało, a więc przyszedł czas właśnie na to debasto, czy devasto. Na pewno to zdewastujemy. I co? I taki temacik, no jeszcze nigdy nie demontowałem, na pewno będą tu potrzebne jakieś torksy. Wszystko na torksach poskręcane. Na pewno będzie aluminium, odlew aluminiowy, fajnie to wygląda. Myślę, że będzie czysta robota. Zobaczymy, czy będzie jakaś miedziucha, która zasili właśnie zielone wiadereczko. No nic, ja oczywiście zapraszam oczywiście do oglądania i widzimy się na podsumowaniu, a więc lecimy z tematem.
mówi tak, ja po demontażu Webasto został całe zdemontowane. No i co my tu mamy? Oczywiście mamy złomik, mamy troszeczkę mosiądzu pobielanego, kabelki zostały, to będę się bawił nimi później. No i miedziuszka z wirnika, także jest fajnie. Obudowa aluminiowa, a więc odlew aluminiowy, najwięcej tego, tu jeszcze troszeczkę aluminium. I ten kawałek stali, to jest chyba jakaś kwasówka, nie znam się na tym do końca, ale policzymy to jako stal nierdzawną, magnesu nie przyciąga, bo aluminium też na pewno nie jest. I co? No i co? No, fajny, ciekawy demontaż, w miarę to szybko poszło, sprawnie, wyciągniemy sobie wagę i zrobimy podsumowanie, ile Webasto dało nam do flamingowej skarbonki. No i tak, jest i waga, wagę odpalamy. I co? Na pierwszy front oczywiście pójdzie złomik. I co my tu mamy? 310 gram po złotówce, 31 groszy. Zapisujemy i oczywiście złom trafia do złomu. No mosiądzu pobielanego to raczej chyba nie zważymy. A więc mosiądz pobielany trafia oczywiście do wiadereczka z mosiądzem pobielanym. Niech się zbiera. Miedziucha na później. Teraz to. A to zważymy sobie. 300 gram. To zapewne jest kwasówka, ale policzymy to jako stal z nierdzewną. Nierdzewka teraz po 6,30 jest na metaleo. Złoto 89. Zapisujemy. Mamy 2,20. To na bok. Aluminium odlew, rzucimy oczywiście. Patrzcie, to już waży kilo 55 gram. A jeszcze zostało to. Jeszcze wrzucimy tutaj to. I co mamy? Kilo 355 gram. Po 7 zł, aluminium odlew teraz jest na metaleo. 9,49 dostaniemy za tą budowę. Zapisujemy, już mamy 11,69. I co? Aluminium trafia do aluminium. I czas na miedziuchę. Troszeczkę tego jest, troszeczkę było trzeba podłubać, ale już waga się zaświeciła, 25 gram i jeszcze tutaj te drobinki, a wsypiemy sobie to. I co mamy? 30 gram miedziuchy po 33,40 na metaleo za kilogram i za tą miedziuszkę równiutką złotówkę dostaniemy. Czyli tyle, ile za lipcówkę. Przy okazji pozdro dla Sylwestra, lipca. I co? Miedziucha oczywiście zasila zielone wiadereczko. Także wrzucamy miedziuchę do wiadra. Zbieramy oczywiście miedziuchę dalej od nowa. Także taki demontaż. Kolejny motozłom został zdemontowany. Ja się bardzo cieszę. Po raz pierwszy właśnie demontowałem to Debasto. Tak, że jestem zadowolony. Ciekawy kolejny element motoryzacji do montażu. Jak się Wam oczywiście podobało, no to zapraszam do łapkowania w górę. Jak nie, no to w dół. Zapraszam też do pisania komentarzy. Zachęcam do oglądania reklam, bo to wspiera kanały na YouTubie. No i oczywiście zapraszam do subskrypcji kanału Flaming Recycling. Klikając z tego Flaminga. I zapraszam na poprzednie, myślę, równie ciekawe odcinki. Tutaj i tutaj. I hejka siemka, pozdrawiam serdecznie i do zaś!